gospodarze, czyli GKM-u Browary Bydgoskie Grudziądz i Startu Gniezno, bo te właśnie zespoły spotkają się w pierwszoligowym pojedynku na grudziąckim stadionie. Prezentacja właśnie się rozpoczyna. Przedstawmy więc najpierw zespół gości z numerem pierwszym w drużynie Startu Gniezno, Adam Pfeiffer. Z dwójką Tomasz Pfeiffer, brat Adama, z trójką Robert Sawina, doskonale znany pomorskim kibicom, debiutował w Apatorze Toruń, startował tam przez kilka lat, później przeniósł się do gdańskiego Wybrzeża, to był taki bardzo spektakularny transfer, później przeszedł w tym sezonie właśnie do gnieźnieńskiego Startu. Z numerem czwartym w drużynie gości Paweł Jonder, z piątką Antonin Kasper, z szóstką Tomasz Cieślewicz, zawodnik młodzieżowy, 18-latek, i z siódemką Krzysztof Jabłoński, także młodzieżowiec. Rezerwowym z numerem ósmym jest w zespole Startu Gniezno Jacek Bruchajzer, doskonale znany z występów m.in. w Ostrowi Ostrów Wielkopolski. I drużyna gospodarzy GKM Browary Bydgoskie Grudziądz. Z numerem dziewiątym Henryk Bem. Z dziesiątką Adam Pawliczek, który doszedł już do siebie po groźnym upadku w meczu ligowym w Bydgoszczy. W tym to wypadku, jak wszyscy doskonale pamiętamy, poważnej kontuzji doznał Waldemar Cieślewicz. Adam Pawliczek wyszedł z tej sytuacji obronną ręką, już w pełni sił, już się dziś na torze zaprezentuje. Z jedenastką as atutowy zespołu gospodarzy Robert Kępiński. Jego partnerem z numerem 12 będzie Jarosław Skarżyński. Z trzynastką za Martina Dugarda Piotr Markuszewski. Piotr Markuszewski wraca do drużyny. Martin Dugard nie mógł przyjechać na dzisiejsze spotkanie, mimo że był zakontraktowany, jak to się brzydko mówi. Martin Dugard wczoraj startował na Wyspach Brytyjskich, upadł w jednym z biegów, doznał kontuzji nogi i niestety nie mógł do Grudziądza przyjechać. Z numerem 14 w zespole gospodarzy Paweł Staszek, pozyskany w tym sezonie z lubelskiego Motoru, z 15 również ex-lublinianin Robert Dados. Powszechnie znane są kłopoty tego zawodnika z prawem jazdy. Ten dokument został Robertowi odebrany za jazdę pod wpływem alkoholu samochodem. Na szczęście kolegium do spraw wykroczeń przychyliło się do prośby zawodnika. Kara została, można by powiedzieć, zawieszona, no i Robert Dados może już startować. Z numerem 16 rezerwowym zawodnikiem w zespole gospodarzy będzie Wiesław Ośkiewicz. Adam Pfeiffer, Henryk Bem, Tomasz Pfeiffer i Adam Pawliczek za chwileczkę gotowi do startu. Zobaczymy, na ile przeszkadzać będzie gospodarzom brak obcokrajowca, na ile wspomoże gości Antonin Kasper, bardzo dobry, bardzo doświadczony zawodnik. Wszystko przed nami, wyścig pierwszy, gotowi do startu. Ma kłopoty z motocyklem Henryk Bem, wystartowali. I bardzo dobrze Adam Pawliczek, bracia Pfeifferowie teraz wywożą Henryka Bema, który miał kłopoty z motocyklem na starcie. Prowadzi Pawliczek, na drugim miejscu Adam Pfeiffer, nie, Tomasz Pfeiffer, trzeci jest Adam Pfeiffer, a dopiero czwarty Henryk Bem. Jak na razie bieg remisowy 3-3 na prowadzeniu Adam Pawliczek. Na drugim miejscu Tomasz Pfeiffer, trzeci jego brat i dopiero czwarty Henryk Bem. Henryk Bem miał bardzo poważne kłopoty z utrzymaniem motocykla na starcie. Jak mówią żużlowcy, ciągnęło go, sprzęgło. Musiał się ratować przed dotknięciem taśmy, co oczywiście byłoby równoznaczne z wykluczeniem. No i został na starcie. Teraz już chyba tych strat nie nadrobi. No chyba, żeby któryś z zawodników startu popełnił błąd. Adam Pawliczek już daleko, daleko z przodu. Na drugim miejscu Tomasz Pfeiffer. Trzeci Adam i czwarty Henryk Bem. Ale strata Henryka Bema do jadącego na trzeciej pozycji Adama Pfeiffera chyba zbyt duża, chyba już... I defekt, proszę Państwa, defekt Adama Pfeiffera. No kto mógłby się spodziewać? Zrozpaczony, chyba tak można by powiedzieć, Adam Pfeiffer nie zdobywa w tym biegu punktu. Jechał przez prawie 4 okrążenia po jeden punkt i na ostatnim łuku zdefektował motocykl. Tak więc troszkę szczęśliwie pierwszy bieg, pierwszy pierwszoligowy bieg na grudziąckim torze kończy się zwycięstwem gospodarzy. Robert Sawina, Robert Kępiński, Paweł Jonder i Jarosław Skarżyński, wyścig drugi. Zawodnicy już pod taśmą. Sawina, Kępiński, Jonder, Skarżyński. Wystartowali i bardzo
przed Kępińskiego. Kępiński będzie odpierał ataki jadącego na trzeciej pozycji Roberta Sawiny. Paweł Jonder na czwartej pozycji. Nie liczy się jak na razie w walce, ale Robert Sawina bardzo konsekwentnie, ciasno przy krawężniku. No i jest chyba jeszcze szansa na nawiązanie walki przez Sawinę z prowadzącą parą grudziącką. Kępiński musi zwalniać nieco tempo tego wyścigu. Motocykl Skarżyńskiego nie jest tak szybki jak motocykl Kępińskiego. No i proszę spojrzeć, jak blisko jest Sawina prowadzącej pary grudziąckiej. Skarżyński prowadzi, Kępiński drugi, Sawina trzeci, Paweł Jonder czwarty. Zbliża się, bardzo się zbliża Sawina do grudziąckiej pary. Teraz chyba spróbuje szerzej po zewnętrznej. No i atak po zewnętrznej. Robert Sawina cały czas bardzo blisko pary grudziąckiej. Atak ostatniej szansy, ostatni łuk. Skarżyński prowadzi, Kępiński drugi, Sawina teraz bardzo szeroko i zamknie go chyba jednak Jarosław Skarżyński, przepraszam, Robert Kępiński, tak jest. Trzy punkty dla Roberta Kępińskiego, dwa dla Jarosława Skarżyńskiego, jeden dla Roberta Sawiny i bez punktu w tym biegu Paweł Jonder. 5-1 wygrywają grudziądzanie w biegu drugim i wzrasta ich przewaga. Po dwóch wyścigach GKM prowadzi już 9-3. I powtórzony start do wyścigu trzeciego. Trzyosobowy skład od krawężnika: Piotr Markuszewski w kasku czerwonym, Antoni Kasper w żółtym i Paweł Staszek w niebieskim. Tomasz Cieślewicz, przypomnę, wykluczony za dotknięcie taśmy i wystartowali doskonale Antoni Kasper. Już na linii 30 metrów miał sporą przewagę nad dwójką grudziądzan. Antoni Kasper na prowadzeniu, Markuszewski drugi, Paweł Staszek trzeci, ale przewaga zawodnika startu Gniezno już dosyć duża. Antonin Kasper prowadzi, charakterystyczny zielony kombinezon, za nim Piotr Markuszewski, który wraca do drużyny po tych perturbacjach na początku sezonu, kiedy to trener Zdzisław Rutecki odsunął Markuszewskiego od startów w pierwszoligowym zespole. Był to rodzaj kary, czy też napomnienia za postawę tego zawodnika w przerwie zimowej, za niesolidne treningi, za niesolidne przygotowanie sprzętu. No ale Piotr Markuszewski wraca i stara się bardzo. Na prowadzeniu cały czas Antonin Kasper, drugi Piotr Markuszewski, Paweł Staszek daleko, daleko z tyłu, ale i przewaga Kaspera nad Markuszewskim jest na tyle bezpieczna, że jeśli nic się nieoczekiwanego nie wydarzy, to bieg zakończy się remisem 3-3. Ale nie chwalmy dnia przed zachodem, bo pamiętamy, co przytrafiło się w pierwszym wyścigu Adamowi Pfeifferowi. Nic się nie przydarzyło w tym wyścigu. Antonin Kasper pierwszy, 3 punkty, 2 punkty dla Piotra Markuszewskiego, 1 punkt dla Pawła Staszka, bieg remisowy 3-3. Przed nami wyścig czwarty dzisiejszego spotkania, przypomnę, 12-6, GKM prowadzi ze startem Gniezna, w czwartym wyścigu zobaczymy od krawężnika w kasku niebieskim Roberta Dadosa, w kasku białym Krzysztofa Jabłońskiego, w czerwonym Roberta Kępińskiego, w żółtym Roberta Sawinę, wystartowali, Sawina doskonale. Doskonale, ale wypychany tam przez Kępińskiego na zewnętrzną, bardzo wypychany, prowadzi nieoczekiwanie chyba Jabłoński. Jabłoński na prowadzeniu, Kępiński drugi, trzeci już chyba Robert Sawina, atakuje Roberta Dadosa, tak, Robert Sawina trzeci i teraz przy krawężniku atakuje prowadzącego, przepraszam, jadącego na drugiej pozycji Kępińskiego. Kępiński atakuje Jabłońskiego, a Dados wykorzystał tam kłopoty z motocyklem Sawiny na łuku i jest na trzecim miejscu. Bardzo interesujący wyścig. Jabłoński walczy z Kępińskim, Dados walczy z Sawiną. Jabłoński cały czas prowadzi, Kępiński na drugim miejscu, Dados trzeci, Sawina czwarty. Jeszcze jeden atak Kępińskiego. Prowadzi cały czas Jabłoński i upadł w tym momencie Robert Dados, przeszarżował. No i teraz jeszcze raz, jeszcze jeden kłopot z motocyklem Roberta Dadosa. Czy sędzia zdecyduje się przerwać wyścig? Motocykl cały czas na torze? Nie, jedziemy dalej. Prowadzi cały czas Jabłoński, atakowany wściekle przez Roberta Kępińskiego, ale chyba Krzysztof Jabłoński junior z Gniezna dowiezie 3 punkty. Tak jest. No i wielka niespodzianka, bo w ten sposób chyba można mówić. Na grudziąckim torze Krzysztof Jabłoński wygrywa z Robertem Kępińskim na trzecim miejscu. Na trzecim miejscu Robert Sawina, Robert Dados nie kończy wyścigu. Teraz Robert Kępiński ma tam jakieś wielkie pretensje dla Krzysztofa Jabłońskiego. Nie bardzo wiem, o co tu może chodzić. No ale najważniejsze, że Krzysztof Jabłoński dowozi 3 punkty do mety. Zaskakujące rozstrzygnięcie, ale bieg był naprawdę wspaniały. 4-2.
wygrywają gospodarze i 14-10 maleje przewaga GKM-u nad startem Gniezno. Przypomnę, 14-10 GKM prowadzi ze startem Gniezno po czterech biegach i wyścig piąty, w którym zobaczymy od krawężnika w kasku białym Tomasza Pfeiffera, w kasku niebieskim z drugiego pola startowego pojedzie Adam Pawliczek, z trzeciego pola startowego w kasku żółtym Antonin Kasper i z czwartego pola startowego w kasku czerwonym Piotr Markuszewski. Przed nami bieg piąty, przypomnę, Pfeiffer, Pawliczek, Kasper, Markuszewski. Zawodnicy już pod taśmą, ale jeszcze nie gotowi do startu, jeszcze coś poprawia przy swoim skórzanym kombinezonie Antonin Kasper. W tej chwili chyba już podjedzie do taśmy, tak jest. No i zobaczmy, wyścig piąty. Doskonale Antonin Kasper. Nieźle Adam Pawliczek, ale zamknął go przy krawężniku Antonin Kasper i Antonin Kasper na prowadzeniu. Na drugim miejscu jedzie teraz Adam Pawliczek, na trzecim jest Pfeiffer, a Piotr Markuszewski na przeciwległej prostej zakończył walkę w tym wyścigu. Defekt motocykla. Piotr Markuszewski już się nie ściga. Na prowadzeniu Antonin Kasper, na drugim miejscu Adam Pawliczek, trzeci Tomasz Pfeiffer, ale Tomasz Pfeiffer bardzo blisko grudziąckiego zawodnika. Trochę szerzej teraz Pfeiffer będzie próbował zaatakować po zewnętrznej. No ale mądrze jak do tej pory broni się przed tymi atakami Adam Pawliczek. Tor grudziącki jest dość specyficzny, trzeba go bardzo dobrze znać, a wtedy odpieranie ataków przychodzi dużo, dużo łatwiej. Jak na razie Pawliczek robi to znakomicie, Pfeiffer nie może sobie poradzić. A na prowadzeniu cały czas Antonin Kasper, teraz pojechał trochę szerzej, ale ma na tyle dużą przewagę nad Adamem Pawliczkiem, że chyba już nic się nie zmieni. Ostatni łuk, wyjście z ostatniego łuku. Tak jest, Antonin Kasper pierwszy, na drugim miejscu Adam Pawliczek, trzeci Tomasz Pfeiffer i nie kończy biegu na skutek defektu Piotr Markuszewski. Kolejne zwycięstwo gości 4-2 i topnieje ta przewaga grudziąckiego zespołu. Już tylko 16-14 GKM prowadzi ze startem Gniezno. Za chwileczkę wszyscy zawodnicy ustawią się pod taśmą i oglądać będziemy wyścig szósty. Przypomnę, Paweł Jonder, Jarosław Skarżyński, Adam Pfeiffer i Henryk Bember. Adam Pfeiffer, jeden z trzech startujących na żużlu braci. Oprócz Adama możemy jeszcze podziwiać na torze startującego w dzisiejszym meczu Tomasza i nie startującego dziś Przemysława. Jonder, Skarżyński, Pfeiffer, Bember. Wystartowali i bardzo dobrze Paweł Jonder, doskonale Paweł Jonder, ale przy krawężniku będzie atakował Skarżyński. Zamknięty jednak przez Jondera. Jonder prowadzi, drugi jest Skarżyński, trzeci Adam Pfeiffer, a czwarty Henryk Bem. No, znów nie pomyśli gospodarzy, układa się ten wyścig. Paweł Jonder, który w pierwszym swoim starcie nie zdobył punktu, teraz na prowadzeniu. Na drugim miejscu Jarosław Skarżyński, trzeci Adam Pfeiffer i czwarty Henryk Bem. Tor jest dziś bardzo twardy, uniemożliwia to walkę na dystansie. Bardzo istotnym elementem walki jest dziś po prostu start, tak więc po prostu w tym elemencie akurat gospodarze są słabsi. A Adam Pfeiffer zbliża się do Skarżyńskiego, no i w łuku zapewne Gnieźnianin zaatakuje. Po zewnętrznej Adam Pfeiffer, Jarosław Skarżyński jeszcze się broni, ale Pfeiffer bardzo, bardzo blisko i jeszcze raz po zewnętrznej. Jeszcze raz po zewnętrznej Pfeiffer, trochę większa prędkość zawodnika z Gniezna, ale otwarty ten atak. Ostatni łuk i jeszcze jeden atak Pfeiffera. Na prowadzeniu cały czas Paweł Jonder. Paweł Jonder, 3 punkty, 2 punkty dla Jarosława Skarżyńskiego, 1 punkt dla Adama Pfeiffera i bez punktu Henryk Bem. Kolejne zwycięstwo z gości 4-2 i mamy, proszę Państwa, remis. 18-18 po 6 wyścigach. Adama Pfeiffera i bez punktu czwarty na mecie Henryk Bem. Przed nami bieg siódmy, młodzieżowy. Od krawężnika w kasku białym Tomasz Ciślewicz, w niebieskim Paweł Staszek, w żółtym Krzysztof Jabłoński, w czerwonym Robert Dados. Jeśli by przed zawodami ktoś pytał o faworytów, byliby nimi Grudziądzanie, ale popatrzmy. I doskonale, i Staszek, i Dados. I Grudziądzanie na prowadzeniu.
Teraz pierwszy Robert Dados, drugi Paweł Staszek, Jabłoński na trzecim miejscu, atakuje Pawła Staszka jadącego na miejscu drugim, Tomasz Cieślewicz daleko z tyłu, prowadzi cały czas Robert Dados, drugi Paweł Staszek, trzeci Krzysztof Jabłoński i czwarty Tomasz Cieślewicz. Tak więc jak na razie wszystko pomyśli gospodarzy, para GKM-u na prowadzeniu, pierwszy Robert Dados, drugi Paweł Staszek, trzeci Krzysztof Jabłoński, czwarty Tomasz Cieślewicz. Spora już przewaga Grudziądzan nad jadącym na trzecim miejscu Jabłońskim. Teraz troszeczkę na wyjściu z łuku odzyskał dystansu zawodnik startu, ale cały czas ta przewaga Grudziądzan nad Jabłońskim jest spora. Dados pierwszy, Staszek drugi, Jabłoński trzeci, Cieślewicz nie liczy się w walce. Odrabia trochę strat na łuku Krzysztof Jabłoński, ale chyba nie starczy okrążeń, bo to ostatni łuk, ostatni atak i chyba się już nic nie zmieni. Tak jest! Robert Dados pierwszy, Paweł Staszek drugi, trzeci Krzysztof Jabłoński i czwarty Tomasz Cieślewicz. Tak więc podwójne zwycięstwo gospodarzy. No i po tym remisie odzyskują prowadzenie Grudziądzanie 23 do 19 po 7 biegach. GKM prowadzi ze startem Gniezno. Proszę Państwa, ze względu na przerwę sędzia prosi o równanie długości motoru, a ja już przekazuję Państwu. W biegu ósmym zobaczymy. W kasku czerwonym z pierwszego pola startowego Robert Kępiński. Z drugiego pola startowego w kasku żółtym za Adama Pfeiffera po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu Jacek Bruchheiser. W kasku niebieskim z trzeciego pola startowego Jarosław Skarżyński, z czwartego pola startowego w kasku białym Tomasz Pfeiffer. Kępiński, Bruchheiser, Skarżyński, Pfeiffer w biegu ósmym. Jeszcze odjechał od taśmy Tomasz Pfeiffer. Kępiński, Bruchheiser i Skarżyński już na swoich polach startowych. Teraz jest i Tomasz Pfeiffer. No i już gotowi do startu. Wyścig ósmy. Bardzo dobrze wystartowali Grudziądzanie. Na prowadzeniu w kasku czerwonym Robert Kępiński. Teraz na prowadzenie wychodzi Jarosław Skarżyński. Skarżyński pierwszy, Kępiński drugi. Trzeci w białym kasku Tomasz Pfeiffer. Czwarty, dopiero czwarty Jacek Bruchheiser. Para grudziącka na prowadzeniu. Jak na razie nie zagrożona, ale blisko dwójki Grudziądzan w białym kasku Tomasz Pfeiffer, chociaż teraz na przeciwległej prostej rośnie trochę przewaga Grudziądzan. Cały czas prowadzą zawodnicy GKM-u Grudziądz. Skarżyński teraz pierwszy, z tyłu asekuruje Kępiński, a trzeci, cały czas trzeci Tomasz Pfeiffer, czwarty daleko z tyłu, nie liczy się Jacek Bruchheiser. I atak po zewnętrznej Tomasza Pfeiffera. I ścina do krawężnika, ale cały czas przewaga Grudziądza całkiem spora. Ostatnie okrążenie. Teraz Kępiński na prowadzeniu, Skarżyński trochę szybciej i wychodzi znów na prowadzenie. I ostatni atak Tomasza Pfeiffera. Po zewnętrznej chyba już się nic nie zmieni. Tak jest, podwójnie Grudziądzanie. Pierwszy Kępiński, drugi Skarżyński, trzeci Pfeiffer i czwarty bez punktu Jacek Bruchheiser. 5 do 1 dla GKM-u i przewaga gospodarzy wzrasta do 8 punktów. 28 do 20 dla GKM-u po 8 wyścigach. Przed nami wyścig 9, a w nim jedna zmiana. Z pierwszego pola startowego w czerwonym kasku za Henryka Bema wystartuje Wiesław Ośkiewicz. Obok niego z drugiego pola startowego w żółtym kasku Robert Sawina, w kasku niebieskim z pola trzeciego Adam Pawliczek i w kasku białym z pola czwartego Paweł Jonder. 28 do 20 prowadzą gospodarze i wyścig 9. Gotowi do startu. Wystartowali. Bardzo dobrze Sawina i nieźle Paweł Jonder. Jonder założy się na Pawliczka, tak jest, i na prowadzeniu Grudziądzanie. Prowadzi teraz Paweł Jonder, drugi Robert Sawina, trzeci, dopiero trzeci Adam Pawliczek, Wiesław Ośkiewicz daleko z tyłu. Adam Pawliczek atakuje bardzo szeroko, ale nie przynosi skutków ten atak. Rozpoczęli drugie okrążenie, Sawina przy krawężniku, Jonder po zewnętrznej, na trzecim miejscu dopiero Adam Pawliczek i czwarty Wiesław Ośkiewicz. I jeszcze raz po zewnętrznej Pawliczek, bardzo szeroko i znów odpierają ten atak Gnieźnianie. Prowadzi cały czas para gnieźnieńska, Paweł Jonder i Robert Sawina. Na trzecim miejscu
Dopiero na trzecim miejscu Adam Pawliczek i czwarty Wiesław Ośkiewicz. I znów po zewnętrznej Pawliczek. Bardzo duża prędkość. No i zbliżył się trochę do Roberta Sawiny. Ostatnie okrążenie. No i jest już to odległość umożliwiająca skuteczny atak, ale przeszarżował za szeroko. Wjechał tam Pawliczek w tę warstwę takiego kopnego żużla. No i jeszcze do tego wszystkiego upadek. Upadek na ostatnim łuku Pawliczka. Paweł Jonder pierwszy, Robert Sawina drugi, trzeci Wiesław Ośkiewicz, a Adam Pawliczek nie kończy wyścigu na skutek upadku i nie zdobywa punktu. Podwójne zwycięstwo gości 5-1 i topnieje ta przewaga GKM-u 29-25, już tylko 4 punkty przewagi gospodarzy. Przed nami powtórzony start do wyścigu 10. W trzyosobowym składzie Tomasz Cieślewicz w pierwszej edycji, powiedzmy, tego biegu 10 został wykluczony za utrudnianie startu. Tak więc tylko 3 zawodników w biegu 10. Z pierwszego pola startowego w kasku żółtym Antonin Kasper, w kasku niebieskim z drugiego Robert Dados i z czwartego w czerwonym Robert Kępiński. Dwóch Grudziądzan przeciwko Antoninowi Kasperowi, ale Kasper znakomicie ze startu. Atakuje jednak po zewnętrznej Kępiński, ale odbiera ten atak Kasper. Nie zostawił miejsca Kępińskiemu. No i teraz zyskuje już coraz większą przewagę. Prowadzi Antonin Kasper, na drugim jest Robert Kępiński, trzeci Robert Dados. No i teraz za szeroko Antonin Kasper pojechał. Czy wykorzysta to Kępiński? Nie, jednak nie. Naprawił ten swój błąd Antonin Kasper, ale za szeroko jedzie i znów za szeroko Antonin Kasper w tym drugim łuku, ale bardzo szybki motocykl i doskonałe umiejętności techniczne. I proszę spojrzeć, już nie popełnia tego błędu, już nie jedzie tak szeroko, już nie jedzie pod bandą. No i jak na razie na remis jadą zawodnicy. Za chwileczkę rozpoczną ostatnie okrążenie. Antonin Kasper pierwszy, Robert Kępiński drugi, trzeci Robert Dados. Ostatnie okrążenie. Antonin Kasper ze sporą przewagą nad parą grudziącką. Ostatni łuk, nic się już tutaj chyba nie zmieni. I jeszcze Robert Dados próbuje, ale to oczywiście takie desperackie próby. Kończą Antonin Kasper pierwszy, 3 punkty, 2 punkty dla Roberta Kępińskiego i 1 punkt dla Roberta Dadosa. 3-3 i po 10 startach w dalszym ciągu 4-punktowe prowadzenie gospodarzy. 32-28 po 10 wyścigu. Przed nami wyścig 11, 4-punktowe prowadzenie gospodarzy, a w 11 biegu zobaczymy. Z pierwszego pola startowego w kasku białym Krzysztofa Jabłońskiego, z drugiego w kasku czerwonym Piotra Markuszewskiego, z pola trzeciego w kasku żółtym pojedzie Robert Sawina i w kasku niebieskim z czwartego pola startowego Paweł Staszek. Jabłoński, Markuszewski, Sawina, Staszek w biegu 11 i bardzo dobrze para gości. Krzysztof Jabłoński na prowadzeniu, Robert Sawina na drugim miejscu, Piotr Markuszewski na pozycji trzeciej, Paweł Staszek daleko, daleko z tyłu. Krzysztof Jabłoński prowadzi, to na pewno spore zaskoczenie, postawa tego zawodnika w dzisiejszych zawodach. Krzysztof Jabłoński ma 19 lat, jest juniorem zespołu z Gniezna, ale juniorem, o którym jeszcze niezbyt wiele się mówi. Jest to taki zawodnik, który dopiero zdobywa te żużlowe ostrogi, a tu proszę, na bardzo trudnym technicznie torze w Grudziądzu. Krzysztof Jabłoński na prowadzeniu, na drugim miejscu Robert Sawina, trzeci Piotr Markuszewski i dopiero czwarty Paweł Staszek. A jeśli Krzysztof Jabłoński dojedzie na tej pierwszej pozycji, będzie to jego drugie biegowe zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Krzysztof Jabłoński na prowadzeniu, drugi Robert Sawina, rozpaczliwe wysiłki Piotra Markuszewskiego, żeby dopędzić Roberta Sawinę. Nie przynoszą efektu. Jeszcze jeden atak Markuszewskiego po zewnętrznej i do krawężnika. I może się powiedzie, nic z tego. Krzysztof Jabłoński pierwszy, Robert Sawina drugi, trzeci, dopiero trzeci Piotr Markuszewski, czwarty Paweł Staszek. Podwójne zwycięstwo gości 5-1 i kolejny, drugi w dzisiejszym spotkaniu remis. Wszystko zaczyna się od nowa. Po 11 biegach 33-33. Wyścig 12. Od krawężnika w kasku niebieskim Jarosław Skarżyński, jego partnerem będzie w kasku czerwonym z trzeciego pola startowego Henryk Bem. Z drugiego pola startowego w zespole gości w kasku białym pojedzie Tomasz Pfeiffer i w
kasku żółtym z czwartego pola startowego, spod siatki, Antonin Kasper. Antonin Kasper do tej pory niepokonany. Zobaczymy, czy Jarosław Skarżyński i Henryk Bem poradzą sobie z Antoninem Kasperem. 33 do 33 po 11 biegach. Remis. Zaczynają się te biegi, które zadecydują o wszystkim, o końcowym sukcesie w dzisiejszym turnieju. Jeszcze te przedstartowe roszady. Nie dziwmy się, proszę Państwa, emocje naprawdę ogromne. Grudziądzanie powinni to dzisiejsze spotkanie wygrać. Przecież to debiut przed własną publicznością. Skarżyński, Pfeiffer, Bem i Kasper, bieg 12 i Antonin Kasper jak rakieta. Już na prowadzeniu, ale bardzo dobrze Jarosław Skarżyński, nieźle Henryk Bem, zamykają Pfeiffera. Tomasz Pfeiffer na czwartym, Henryk Bem na trzecim miejscu, Skarżyński jest drugi. No, Antonin Kasper prowadzi. Jeśli tak dojadą. No i teraz znakomity atak Skarżyńskiego i Antonin Kasper spada na drugą pozycję. Kasper po zewnętrznej. Defekt motocykla Antonina Kaspera. Podwójne prowadzenie Grudziądzan. No, jakżeż nieoczekiwanie układa się historia tego biegu. Antonin Kasper wystartował znakomicie, prowadził, ale defekt motocykla sprawił, że to Grudziądzanie teraz na prowadzeniu. Skarżyński pierwszy, Henryk Bem drugi, dopiero trzeci Tomasz Pfeiffer. Wielki aplauz grudziąckiej publiczności. No i popatrzmy, zaczną za chwilę ostatnie okrążenie. Skarżyński prowadzi, Henryk Bem drugi, blisko niego Tomasz Pfeiffer. Antonin Kasper już zjechał z toru, już nie walczy. Ostatnia prosta, ostatni łuk, Skarżyński pierwszy, jeszcze jeden atak Pfeiffera przy krawężniku, ale bez głowy zaatakował, można tak chyba powiedzieć, Tomasz Pfeiffer. Podwójne zwycięstwo Grudziądzan. Pierwszy Jarosław Skarżyński, drugi Henryk Bem, trzeci Tomasz Pfeiffer. A o wielkim pechu może mówić Antonin Kasper, który niestety na skutek defektu na prowadzeniu nie kończy wyścigu. Tak więc podwójne zwycięstwo gospodarzy 5-1 i 38-34 po 12 biegach obejmują prowadzenie zawodnicy GKM-u Grudziądz. I wyścig 13. W tym wyścigu dwie zmiany. Za Piotra Markuszewskiego jako rezerwa zwykła Robert Dados, za Adama Pfeiffera również jako rezerwa zwykła Krzysztof Jabłoński. Ci zawodnicy są młodzieżowcami, mogą jako rezerwa zwykła zastąpić kolegów seniorów z drużyny. A obok nich z pierwszego pola startowego Adam Pawliczek w kasku niebieskim, z drugiego w kasku białym Paweł Jonder i dalej. Z trzeciego w kasku czerwonym Robert Dados i z czwartego w kasku żółtym Krzysztof Jabłoński. Bieg 13. Coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć. Gotowi do startu. Wystartowali bardzo dobrze Robert Dados i Adam Pawliczek również znakomicie, ale tam po zewnętrznej atakuje Krzysztof Jabłoński. Atakuje i ten atak jest skuteczny. Przy krawężniku tam zawahał się Paweł Jonder. Krzysztof Jabłoński już na drugiej pozycji. Adam Pawliczek trzeci. Bardzo szeroko Robert Dados. Jabłoński dość blisko Roberta Dadosa. Bardzo interesujący wyścig. Krzysztof Jabłoński na drugiej pozycji prowadzi Robert Dados. Adam Pawliczek trzeci. Robert Dados pierwszy. Krzysztof Jabłoński drugi. Trzeci Adam Pawliczek i na czwartej pozycji Paweł Jonder. Dados pierwszy. Krzysztof Jabłoński drugi. Już w tej chwili można powiedzieć, że jest on zdecydowanie bohaterem spotkania w zespole gości. Adam Pawliczek bardzo szeroko. Tam, gdzie odsypał się już ten tor i błąd Adama Pawliczka, upadł w tym momencie. Leży na torze Adam Pawliczek. Tak więc z bardzo korzystnej sytuacji robi się 3 do 3. Adam Pawliczek schodzi z toru, bieg nieprzerwany. Robert Dados prowadzi, drugi Krzysztof Jabłoński. Paweł Jonder jedzie po jeden punkt, a Adam Pawliczek po raz drugi w tym samym miejscu dziś upada. Zamiast 4 do 2. 3 do 3, proszę Państwa. No pech Adama Pawliczka. Po raz drugi w dzisiejszych zawodach w taki niegroźny na szczęście sposób upada. Tak więc 3 do 3 w biegu 13 i po 13 biegach utrzymuje się 4-punktowa przewaga grudziąckiego GKM-u 41 do 37. Paweł Jonder, pierwsze pole startowe. Dziś niezła postawa, w 4 startach 7 punktów. Henryk Bem w 3 startach tylko 3 punkty. Robert Sawina jak do tej pory 6 punktów w 4 startach i Robert Dados w 4 startach 7 punktów. Teraz wszystko się rozstrzygnie.
gospodarze zdobędą pierwsze dwa punkty w Ekstraklasie. Jakże ważne dwa punkty. Rozmawiając z trenerem Zdzisławem Ruteckim przed zawodami, pytałem o szansę utrzymania w Ekstraklasie. Pan Zdzisław Rutecki mówił, że kluczem do utrzymania w Ekstraklasie może być właśnie tor w Grudziądzu. Własny tor, doskonale znany przez swoich zawodników, bardzo trudny technicznie dla gości. Tak więc zobaczymy, czy grudziądzki GKM poradzi sobie z drugim Beniaminkiem Ekstraklasy, startem Gniezno. Bieg 14, wystartowali. I bardzo dobrze Robert Dados. Ciasno tam będzie w pierwszym łuku. Wypchnięty Robert Sawina zupełnie na zewnętrzną. Prowadzi Robert Dados, drugi Paweł Jonder, trzeci Henryk Bem, czwarty Robert Sawina. Prowadzi Robert Dados, daleko, daleko z przodu. Jemu już chyba nie jest w stanie zagrozić jadąc na drugiej pozycji Paweł Jonder. A Henryk Bem atakuje przy krawężniku drugą pozycję. Obronił się Paweł Jonder, a Robert Sawina systematycznie zmniejsza odległość, która dzieli go od jadącego na trzecim miejscu Henryka Bema. Robert Dados daleko z przodu, na drugim miejscu Paweł Jonder, trzeci Henryk Bem i na czwartym miejscu Robert Sawina. Jeśli takim rezultatem zakończy się ten bieg, to gospodarze będą już mogli być spokojni o wynik spotkania. Ale poczekajmy, rozpoczynają ostatnie okrążenie. Robert Dados pierwszy, Paweł Jonder drugi, trzeci Henryk Bem, czwarty Robert Sawina. Robert Sawina wypchnięty tam bez pardonu w pierwszym łuku. Sawina zbliża się do Henryka Bema. Pasjonująca walka o ten jeden, jakże istotny punkt. Ale już nic z tego, już nic z tego. Robert Dados pierwszy, Paweł Jonder drugi i teraz o pół motocykla trzecie miejsce Henryka Bema. Czwarty Robert Sawina. Zwycięstwo zespołu gospodarzy 4-2. Tak więc 45-39. Wzrasta przewaga zespołu GKM Grudziądz. No i w tej sytuacji już GKM tego spotkania nie przegra. I ostatni wyścig dzisiejszych zawodów. 39-45. Start Gniezno przegrał w Grudziądzu z GKM-em. To już wiemy na pewno. Przed nami ostatni wyścig, który określi rozmiary tej porażki. Zobaczymy w nim od krawężnika w kasku czerwonym Roberta Kępińskiego, w kasku żółtym Krzysztofa Jabłońskiego, w kasku niebieskim Jarosława Skarżyńskiego i w białym Antonina Kaspera. Wystartowali doskonale para. Doskonale para gości, ale Jabłońskiego podniosło na starcie. No i wyglądało to bardzo groźnie, ale teraz już wszystko jasne. Prowadzi Antonin Kasper. Na drugim miejscu jedzie Robert Kępiński, który teraz bardzo brzydko, no troszeczkę próbuje chyba napędzić strachu zawodnikowi startu Gniezno. Kępiński cały czas się ogląda, cały czas patrzy, co się dzieje i no i proszę spojrzeć, co się będzie działo na torze. Sędzia bardzo zdecydowany. Przypomnę, prowadzi dzisiejsze spotkanie pan Stanisław Pieńkowski. Patrzy z wielkim niepokojem na to, co wyprawia Robert Kępiński. A Kępiński wyraźnie czeka na Krzysztofa Jabłońskiego. No i zobaczmy, co teraz się będzie działo. Zobaczmy, co teraz się będzie działo. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Przymknął gaz Krzysztof Jabłoński i tam Robert Kępiński już wcześniej miał jakieś pretensje do Krzysztofa Jabłońskiego. No i teraz Krzysztof Jabłoński, ostatni atak Krzysztofa Jabłońskiego po zewnętrznej. Robert Kępiński obejrzał się, gdzie jest zawodnik ze startu Gniezno. No i skończyło się, na szczęście skończyło się na strachu. Kasper pierwszy, Kępiński drugi, Jabłoński trzeci i na czwartej pozycji Jarosław Skarżyński. Troszeczkę więcej miejsca poświęciłem tutaj temu, co działo się między Robertem Kępińskim a Krzysztofem Jabłońskim. Zauważyłem tam, że pan Stanisław Pieńkowski porwał w pewnym momencie czerwoną i czarną chorągiewkę. Chciał już wykluczyć zawodnika gospodarzy. Na szczęście Robert Kępiński chyba się opamiętał. No i 4-2 dla gości w tym ostatnim biegu i 43-47. Tak brzmi ostateczny wynik tego spotkania. 47-43. GKM Grudziądz wygrywa z zespołem startu Gniezna. To wszystko ze stadionu GKM-u. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę, a żegnają się Jerzy Kamiński, Krzysztof Giedka i Wojciech Kuzman. Do usłyszenia. Thank you.